Halo, cześć i czołem, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy środę, 18 maja, 13:54 i jadę za gościem, który bardzo lubi hamulce. Co chwila hamuje, przyspiesza, nie idzie cymbała minąć. Kurde, bardzo tu się czai. Nie wiem, jakiś taki tretwy. Dobra, może go tutaj smerniemy. Dawaj, Marek, jedź. Kurde, będzie zmieniał teraz ten fafieł, te biegi. 15 tysięcy razy zmieni bieg. Dobra, jedziemy na załadunek. Na KGHM. Na KGHM Orsk, Huta, Cedynia. I będziemy tam ładować miedziuchę do Szreńska Gomławy. Nie lubię tam jeździć, bo tam chusteczkowe drogi są do nich dojechać. Tragiczne wręcz. Tak więc, moi drodzy, nie owijając w bawełnę, lecimy. No jeszcze trochę zostało, Do lotu to już lecę tą starą 94. Do Legnicy 27. Jeszcze do Lubina dojechać. No, trochę się zejdzie. Dobra, to widzimy się pewnie na KGHM-ie. Ale zobaczcie, że paczki już przekwitły. Jeszcze troszeczkę się żółcą. Już zostały zapylone przez pszczółki, ćmiele i inne tam owady zbierające nektary. Ale idzie ten czas, ale idzie w przyrodzie ten czas. Jeszcze niedawno drzewa nie były w ogóle pokryte liśćmi, a teraz są elegancko zazielenione, pięknie pobudzone do życia, wszystko rośnie, tylko kurde, znowuż tej wody brakuje. Bo od paru dni, nawet dobrych, ładnych paru dni, nic nie padało. Nic nie padało i jest delikatna już susza. Przynajmniej u mnie na działce trawa to już jest, kurde, bardzo podłoże ma suche. No. No, tym mercedesikiem jedziesz, nie jedziesz? Tą osobówcyną? Jeszcze czarne blachy? Kurde. Ciekawe, czy to jeszcze pierwszy właściciel, czy jak? No ale, jaki fajny. Ciekawe, jak tam boki, progi i inne tam cudawianki. Dobra, lecim. Ej, ktoś mi tu coś powie, dlaczego ta naczepa jest tak ogrodzona i ona tak sobie tam stoi. Ciekawe, co w niej jest i dlaczego ona jest tak ogrodzona tutaj. No, a jak widzicie, ja już na parkingu, miałem się odezwać, jak będę na KGHM, ale tam bardzo szybko poszło. Na S5 już stanąłem na pauzę. I za 92 następny tam parking, za 92. I tu już jest pauza. I to będę pauzował 11 godzin. Za 15:06 rano startuję dalej podróż do Szreńska z miedziuchą. Dobra, to widzimy się jutro i słyszymy. Teraz a ja znowu dreptam. Tak, tam jest mój parking. O, ten niebieski punkt
Tam stoi Fafiel. Tam stoi Fafiel. A ja dalej dreptam. Wylazłem z parkingu i dreptam kroki już 15 minut. Nie no, teraz już jest za 20 minut. Popitalam jeszcze z pół godziny. A w sumie to tak do godzinki dociągnę i ruch dzienny będzie załatwiony. Szopczajcie, jakby tu kurde wejść jakoś inaczej, żeby przez tamte wszystkie trawy się nie przeciskać, tylko jakoś wejść na parking. Teraz to jestem po drugiej stronie, ale może się coś wymyśli i uda. Że jakieś tajemne przejście. Tam kurna brama była zamknięta. Jakbym sobie elegancko bramą wylazł. No ale życie. No dobra, ja truchtam, dreptam, tuptam. Jak zwał, tak zwał. Podeszwy zdzieram, o. No i witam w dniu kolejnym, w czwartek rano. 7:28, ja już sobie pomykam od godziny 6. Tu jednostka wojskowa, wino Wrocławiu. Jedziemy. 160 km zostało jeszcze do celu. Zrzucamy miedziuchę, no i cóż, no i będziemy pewnie czekać na dalszą robotę. Bo jak na razie nic nie mamy, nic nie przysłane. Najpierw trzeba to jechać rozładować. Znowu ładny dzień, bezchmurne praktycznie niebo. Praktycznie jakieś tam pierzaki się pojawiają, już takie mgiełki. No, no i lecim sobie dalej piętnastką. Ojejku, ej, wiecie co, dowiedziałem się, co to za naczepa tam stała. Ktoś ją porzucił, a obgrodzone jest dlatego, że są na niej jakieś świństwa do utylizacji. Ktoś to wziął z jakiejś tam firmy, podjął ładunek, wziął do utylizacji, miał przewieźć, no i wziął za to pieniądze, za utylizację ogólnie wziął podobno pieniądze, podobno, tak wczoraj tutaj się dowiedziałem. I ją porzucił. Nie ma tablic, nie ma nic, tam numer win jest starty, zamazany, spiłowany boszem, zjechany do zera, do żywej blachy. I to stoi. Na drzwiach z tyłu jest założona kłódka. Wszystko jest to ogrodzenie obadulone. Na każdej klamrze są jakieś plomby pozakładane. Pewnie przez tutaj służby i drogowców. No i teraz to jest, no, to stoi już prawie rok podobno, albo nawet lepiej. No i nie wiadomo, co z tym dalej zrobić. Obgrodzone, zostawione i tak sobie to stoi. Naczepa jakiś rupieć, najprawdopodobniej to było gdzieś za granicą kupiona na sztukę, ta naczepa załadowana. Już z góry to było zamierzone, żeby to tak to zrobić. Wziąć kupę pieniędzy za utylizację, wjechać na parking, zostawić, bo parking jest nieokamerowany. Więc nie ma śladu. Nie ma śladu po tym czymś. No. I nie wiadomo, co z tym dalej się stanie. I kto to teraz ma zabecalować za utylizację. Nie wiadomo, co tam jest, co to za odpady są na naczepie. Tam jakieś podobno beczki, big bagi, coś tam. No. A to Polska właśnie.
ktoś wpadł na genialny, dobry pomysł, no. Przytulił swoje jakieś fajne pieniążki i... I odpierdzielił babula. Dobra, ja sobie dalej lecę. Podziwiam tutaj okolice. Oczywiście patrząc również na drogę, no bo jakżeż by było, gdybym nie patrzył na drogę. I jedziemy do Szreńska. O, widzicie? Ten pan ode mnie odszedł. Zabetalowałem. Aj, kurde. 500! 500! No. Zamkli most. Jest problem na dojazdu do Szreńska. Trzeba by kupę objeżdżać, jechać na obkoło, więc no, że tak powiem, znaki też tam były, bo były, no. Wjechałem. Kurde. Przyjechali za mnie. I jebot! 500 nie moje. Dobra, no co zrobić? Trzeba płacić i płakać. No i już w Szereńsku. Na rozwodunku. Porozpinany. Czekam aż. Przyjedzie wózek i będzie zdejmował. A później mamy jechać do Sierpca. Po browar. Ale już nie będę jechał tą całą drogą. Nie. Kurwa. Ale mi poprawiło teraz budżet, no. Ech. Tak od razu z grubej rury 500. No, ci pieli. No, cóż zrobić. Życie. Każdego szkoda. No i halo, cześć. I czołem, tuchy z Rosołem. Już na browarze. Jestem, Sierpc rozładowałem. Przyjechałem, poczekałem sobie tam. Na 45 minut wykręciłem pauzę. I... No bo tu trzeba pół godziny przed awizacją wjechać. A ja miałem na 14, no to o 13.30 mogę się zarejestrować. Wjechałem, teraz oni o 14 mieli zmianę. No już wózkowy był. Jedna jedynka będzie z przodu, reszta dwójkami. Do Bielska-Białej. Ładujemy. O, teraz może lepiej. No dobra. No to do później. I poładowany. Pędzimy. Pędzimy w kierunku Płocka, 60-ką później do A1-ki i już A1-ką kierunek Biała Podlaska, nie Biała Podlaska, dupa, Bielsko-Biała. 376 km jeszcze zostało, ale dzisiaj co? Pakujemy i atakujemy 11 godzin do 19, 13 godzin pracy, 11 godzin pauzy. O 6 znowu ruszamy. Tak więc jeszcze zostały 3 godzinki jazdy. No. No to do później. Chociaż właśnie jeszcze, kurde, na papierach mam, że dostawę mam jutro dopiero na 12. Więc ja się muszę zorientować, kurde, jak to tam dokładnie z tą dostawą jest. Dobra, to ja sobie dzwonię na spedycję. Helikopterek, uczą się? Uczą się chyba. Uczą się równowagi. Ja tam w oddali fabryka New Hollandów, kombajnów. Tak, chyba uczy się. A ja już jestem pod kum.
paćko i jadę do Rądka. No. I pędzę dalej. Tam podobno... Dobra, wrócimy do tego. Tam podobno nie jest... Już się dowiedziałem, że nie ma tam jakichś fiksów i awizacji. Więc rano po 11 ruszam i pędzę. No. Tak więc do zobaczenia jutro. Albo jeszcze dzisiaj. Halo, dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio. Marko sobie jedzie już rano. 6:30. Od 29 minut Marek pędzi. Pędzi do Bielska, żeby zrzucić browar Carlsberg. Zresztą tam mam miksa, bo i Carlsberga mam, i Kasztelana, i Okocimia, i inne tam pochodne smakowe, i miksy, i beczki, i butelki, i puszki, a i harnaś jeszcze jest, no. Takiego jakiegoś dziwnego miksa. Zapierdzielam. Pogoda się troszeczkę zmienia. Jest 15,5 stopnia. Takie, kurde, jakieś pochmurzone coś tam. Tam bardziej. Może popada. Może popada. Daj, Panie Boże, bo, kurde, sucho. No tak. Co miałem, że zapomniałem. A, już wiem co. Tak, no. Podpytywałem wczoraj panią spedytor Justine, czy coś już się urodziło dla mnie dzisiaj, bo wiadomo, jest piątek i trzeba zjechać do domu. Podziałem trochę na uzębienie innym. Trzeba zjechać do domu. No. No i to, co ona rzekła mi? Rzekła mi, że coś tam Paweł ma dla mnie. I jestem ciekaw, czy to czasem nie będą tychy browar. Ale się to jeszcze okaże. Nie wiem, poczekamy do 8, czyli jeszcze półtorej godziny. I będę ich atakował od 8. Dawać robotę. Chociaż ja będę na 9 tam. No jeśli jeszcze Śląsk pójdzie 8-6 i tamte remonty nad A4. No. No tak jak tu widać, no już jestem na wysokości Radomska. Sobie pędzę, nockę spędziłem w Piotrkowie. No. I tyle by było na tą chwilę. No i powściekali się dzisiaj. Jak nie służba celno-skarbowa, to policja, to inspektory i wszyscy po kolei wyleźli dzisiaj na drogi. No, gdzie każdy możliwy punkt, no to tam się już siedzą i żerują. I polują na biednego kierowcę. No ja jeszcze mam 18 kilometrów. Ładny mam telefon, co? Potrzaskany, ale działa. Działa! I to już 2 lata albo 3. Tak, w takim. Nie, 2 lata chyba jest w takim stanie. 18 km, już 17 zostało do miejsca rozładunku. No i mam nadzieję, że po prostu w miarę szybko dostanę jakąś pracę, bo wysłałem już informację. Wysłałem informację z tym, że no, koło 9, po 9 będę na rozładunku, o której zacząłem, wystartowałem, do której mam czas pracy. No i mam nadzieję, że już tam działają w moim... z moim załadunkiem piątkowym i rychłym powrocie do domu. Ech, tragedia z tymi piątkami takimi, tą niepewnością piątkową. O,
spojkar. No i takie cudo by mi się przydało. Taki manik ze spojkarem albo masterka. Dobra, jadę dalej i widzimy i słyszymy się później. No i mordy mordeczki, jestem już na miejscu. No ale no niestety brama zamknięta, nie wpuszczają, bo mają w środku chyba ze 4 samochody. Ja jestem na końcu. No tak więc piątek, piąteczek, piątunio. No już moi drodzy zdejmują. Jechałem na miejscu, ale kurde, tak ciasno tu jest, że dobrze opony troszeczkę pozdzierałem. O, ślad. Tędy. Tu wjechałem, tu się zawróciłem, tu tamtego. No. Ale grunże zdejmują. No i rozładowane, tu żebym pieska nie przejechał i pani, bo się pani pcha po drodze, nie patrzy, że jadą samochody duże, tym bardziej. Dobra, wyjeżdżamy, jedziemy na załadunek do Andrychowa na Wosanę. Ciekawe, co tam mnie czeka. 32 km mam do jazdu. Dawać. Nie zdążymy. 32 km do jazdu. I na Sobolew na poniedziałek gdzieś tam. Zobaczcie. Piękne widoki. Kamera tego nie oddaje, to co ja mam przed sobą widzę. Szczyty gór, kurde, jak mi się w górach podoba i jak ja chciałbym tutaj zamieszkać i mieć na co dzień taki widok. Gdy wyjdę z domu, widzę takie oto góry. Ojejku. A jeszcze zostało 16 km do załadunku. No i myślę, że no taką mam nadzieję i w duszy się modlę, że kurczę, będzie tam luz i załaduję rachucia. No ale tu już coś kurde się stoi. Moi drodzy, jestem tu już 2 godziny ponad, z czego już jestem pod rampą. Ale żeby się kurde wzięli za ładowanie, to nie, to jest posrana Wosana Andrychów, nie robi, lenie i ogólnie śmierduchy, którym się robić nie chce, kurwa posrańce. Myślę, że każdy to czas na loterii wygrał i będzie stał. Tragedia. No i moi drodzy, jak widzicie, ja już wracam. Hej, szkoda gadać. 2 godziny już jadę, jest 18:30. Jeszcze 162 km zostały do bazy. Lecieli w ciula ile wejdzie tam na tym załadunku, kurde tam. Po 16 dopiero mnie skończyli ładować. Jak zwykle, kurde, piątek, co nie? W dupie mam takim, że tak za przeproszeniem, taką jazdę. Jakby ktoś coś tutaj z Łódzkiego miał fajną, sprawdzoną pracę i robotę, czy na międzynarodówce, coś godnego do polecenia. Ale tygodniowe wyjazdy. Nie, ja chcę na razie dłużej wyjeżdżać. Ewentualnie 2 na 2. No to jak najbardziej. Dawajcie znać. Tam w opisie zostawię adres mailowy, więc
jak coś to. Bo już mam serdecznie dosyć. Bo moja baza jest w Łódzkiem, a nie w Śląskiem, żeby w piątek, kurwa, za przeproszeniem, co piątek kończyć o ciemnej nocy. I na styki, bo na styki będę. Do 21 mam 15 godzin pracy. Pokazuje mi na 21 dwie. A już wiem, że będę, kurde, spóźniony, będzie przepierdzielone, bo jest korek. Jest korek za Radomskiem. Jak ktoś nie rozumie, co się do niego mówi, no to trzeba inaczej sobie załatwiać sprawę. Więc jakby ktoś coś miał, no to dajcie znać. A na tą chwilę żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne odcinki. Zostawcie tam znak po sobie w postaci tam jakiegoś komentarza. Łapki w górę, łapki w dół. Jak to woli, jak komu się tam podoba. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.